Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu StephenKing.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o kolejnej dawce moich seriali. Dzisiaj na warsztat biorę trzy produkcje jesienne, z jesieni 2016 roku. All right, ladies, time to scrub up. Oh my gosh. I zacznę od serialu, który można by śmiało jeszcze zaliczyć do produkcji letnich, czyli od drugiej części drugiego sezonu Fear the Walking Dead. To były odcinki 8-15. Pierwsza połowa sezonu rozgrywała się na wodzie, na łodzi. Nasi bohaterowie na końcu dotarli do Meksyku i była w pewnym sensie jakoś tam zamkniętą opowieścią, zakończoną takim, powiedzmy, nazwijmy to mocnym cliffhangerem. No, druga część jest zupełnie inna, to jest jak w zasadzie jak nowy sezon. Cała akcja rozgrywa się oczywiście w Meksyku. Jest lepsza niż część pierwsza, to wypada zaznaczyć, aczkolwiek to nadal nie jest jakaś tam szalenie wysoka półka seriali. Trochę znów jest zrobiona na zasadzie The Walking Dead, czyli nasi bohaterowie po tym, jak rozstali się w finale, w tym małym finale drugiej serii, to teraz śledzimy ich losy równolegle. Oni są porozrzucani w różnych miejscach. Każdy ma swoje zadanie. Matka, czyli główna bohaterka, trafia do takiej nadmorskiej, do takiego hotelu na plaży. Okazuje się, że budynek jest no, w pewnym sensie opuszczony, chociaż zombiaków tam mnóstwo, ale jest taką fortecą niezdobytą przez ludzi. Tam tylko kilka osób mieszka i ukrywa się i nie zdradza swojej obecności. No i oczywiście w momencie, gdy ona tam dociera, to jak to w The Walking Dead i jak to w jego słabszym kuzynie, czyli w Fear the Walking Dead, wystarcza jej kilka dni, żeby wszystko spieprzyć, co było budowane tam przez cały długi czas, a ostatecznie sama też musi spieprzać. Syn, czyli ten były narkoman, odnajduje się w takiej społeczności, która też zabarykadowała się w jednym miasteczku, wytworzyła swój cały system funkcjonowania i on się tam odnajduje, znajduje tam miłość, no nie wiem czy miłość to nie za duże słowo, przy czym bardzo zżywa się z bohaterką, którą już znamy, no bohaterką, która pojawiła się w serii epizodów i która już w poprzedniej części tego sezonu też miała swoje 5 minut. No i on tutaj poważnieje, robi się takim przywódcą, podejmuje ciężkie decyzje, no po prostu odżywa na nowo, odnajduje się w tej roli, natomiast jego ojczym wyruszył za swoim synem, który jak wiemy dostał trochę na głowę w poprzedniej części,
No i tutaj mamy właśnie historię, jak on próbuje uratować tego swojego syna. Ostatecznie oczywiście przynajmniej dwa z tych wątków połączą się ze sobą, gdzieś tam się ze sobą zapętlą, a tak naprawdę wszystkie cały czas się o siebie ocierają, bo ci bohaterowie są bardzo blisko siebie, korzystają z tych samych źródeł dostaw. No i to tak naprawdę tyle. Ogląda się to zadziwiająco szybko i raczej bezboleśnie. Ja wrzuciłem sobie te wszystkie odcinki znów hurtem. Nie oglądałem tego serialu tak, jak powinno się oglądać seriale po odcinku tygodniowo. Jakoś ciężko mi się zabrać do tego serialu w taki sposób. Oglądam go w zasadzie od początku, w momencie, gdy mamy już pełną paczkę. Rzucam to sobie prawie na raz i idzie bezboleśnie. Tak naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego ja ten serial cały czas oglądam i mówię to chyba nie pierwszy raz, ponieważ to nie jest dobry serial. No, to jest taka coś, co nie sprawia mi trudności, nie dostarcza mi bólu, ale przyjemności z tego też żadnej nie czerpię. A po dwóch sezonach nadal nie pamiętam, kto jak się nazywa. W trakcie oglądania oczywiście kojarzę ich imiona, ale mija tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i ja nie pamiętam. Nick, o, ten chłopiec jest Nick, ten chłopak, były narkoman i to chyba wszystkie imiona, jakie w tej chwili mógłbym wam z głowy rzucić bez sprawdzania. Tak czy inaczej, to pewnie będę dalej to oglądał. Nie mam pojęcia, czy ten serial dostał zielone światło na trzeci sezon. Dla mnie to taka zagadka. Nie potrafię wyjaśnić, po co marnuję czas przy tym serialu. Everything's his, or will be. There are rules. You earn what you take. Whatever he's done to you, there's always more. We should have made a deal with them when we could have. You should know. There is no door number four. This is the only way. Natomiast główna część tego całego serialowego uniwersum, czyli serial The Walking Dead, jesienią mogliśmy oglądać pierwszą część siódmego sezonu, sezon 7a. On wystartował od razu po zakończeniu Fear the Walking Dead. To w sumie jest dość sprytnie zrobione, bo te seriale są krótkie, a przez to, że w tej chwili są dwa, no to mamy możliwość śledzenia gdzieś tam tego serialowego świata przez cały rok tak naprawdę. No, ja już o tym serialu powiedziałem dużo, o końcówce poprzedniego sezonu powiedziałem dużo złego w podcastach z poprzedniego sezonu, podcastach, które na Konglomeracie pojawiały się latem. Potem w jednym z ostatnich odcinków moich seriali trochę odszczekałem, bo obejrzałem pierwszy odcinek siódmej serii i no, okazało się, że twórcy faktycznie mieli plan. Faktycznie mieli pomysł i ten cliffhanger, który zaserwowali nam w finale szóstego sezonu, był uzasadniony. Pierwszy odcinek tego sezonu jest po prostu, to jest według mnie miazga. To jest tak doskonale budowane napięcie i tak dobre pogrywanie sobie z widzem, ponieważ stosują tutaj twórcy takie chwyty, na które ja się nabrałem. No i to jest naprawdę bardzo mocne i bardzo dobre otwarcie. Przy czym to już nie jest pierwszy raz w tym serialu, gdzie to tak naprawdę mógł być finał. To mógł być finał poprzedniego sezonu i to by był wow, to by był przebajeczny finał, mocny i coś po prostu, co by nas wgniotło w ziemię. Twórcy to już nie pierwszy raz robią, że kończą sezon mocnym odcinkiem, ale bez postawienia kropki nad i. Natomiast tę kropkę nad i stawiałem od razu w pierwszym odcinku następnego sezonu, sprowadzając nas na glebę. I ja to rozumiem, no bo gdyby ten odcinek poszedł jako finał poprzedniego sezonu, to tak naprawdę ten nowy, teraz siódmy sezon, no, miałby zerowe otwarcie. On byłby słaby. No, ja nie twierdzę, że kolejne odcinki po tym pierwszym są słabe, ale są na pewno, mam do nich dużo więcej zastrzeżeń i na pewno z nich, no,
nie bardzo idzie zapamiętać wiele rzeczy, a to jest schemat, który twórcy The Walking Dead stosują chyba od początku i na który wiele osób narzekało. Pamiętam, Agnieszka z Karpiowego podcastu kiedyś tam już dawno temu u nas na forum na to narzekała. Ja przyznam, że mnie to nigdy ani nie ruszało, ani też za bardzo nie dostrzegałem tego. Teraz to widzę, bo teraz to jest tak wyraźnie w tym sezonie. Ten cały schemat ich postępowania, czyli pierwszy odcinek to jest jakaś bomba, potem jest to rozwodnione, rozmydlone, rozmemłane i w momencie, gdy już widz ma dość, gdy już jest zły, to oni ostatni odcinek znów serwują z jakąś mniejszą lub większą bombą, robiąc to na takiej zasadzie, że kurczę, chce się oglądać dalej. No i dokładnie to samo było z końcem szóstego sezonu, a początkiem siódmego. Można to było wszystko wepchnąć do poprzedniego sezonu, ale nie byłoby tego zagrania, nie mielibyśmy tego mocnego, bardzo mocnego otwarcia. Natomiast właśnie po tym odcinku, no przez jakiś czas jeszcze fajnie czuć, w jak głębokiej i w jak czarnej dupie znaleźli się wszyscy bohaterowie. Niestety według mnie niepotrzebnie zostało to tak rozmyte, ponieważ mamy standardowy motyw w serialu The Walking Dead, kolejny standardowy motyw, który również przed chwilą przytoczyłem przy Fear The Walking Dead, czyli nasi bohaterowie zostali porozdzielani w różnych miejscach i my śledzimy ich równolegle. Przy czym zazwyczaj to było, był to podział na dwie, maksymalnie trzy grupy, a raczej dwie i historia szła naprzemiennie. Tutaj to ja, kurczę, tutaj to każdy jest gdzie indziej i w pewnym momencie te wątki są tak rozdrobnione, tak to jest rozmielone i rozmyte i to są również odcinki o naprawdę nieciekawych postaciach i odcinki ogólnie nieciekawe, o nieciekawych postaciach i w nowych, nieciekawych miejscach. No wprowadzają nam nowe miejsca w momencie, gdy no naprawdę teoretycznie nie ma czasu na wprowadzanie nowych rzeczy, to tutaj nie dość, że to się już robi rozmyte, to zostaje rozwadniane jeszcze bardziej i ja przyznam, że mnie się to oglądało nie najlepiej. Ja obejrzałem ten pierwszy odcinek od razu, gdy leciał w telewizji, natomiast kolejne 7 z tej połowy sezonu nie obejrzałem. Ja miałem w ogóle strasznie słaby start obecnego sezonu i nadrabiałem to zimą. Natomiast tak jak Fear the Walking Dead, ja absolutnie nie twierdzę, że Fear the Walking Dead jest serialem lepszym, ale tak jak oglądało mi się go bezboleśnie i bezproblemowo i bardzo szybko, tak przy The Walking Dead trochę się męczyłem i trochę mnie niektóre rozwiązania nudziły. Natomiast pod koniec już naprawdę miałem powoli dość i standardowo twórcy dali nam na koniec jakiś tam mocniejszy mały finał. Może nie jakoś szalenie mocny, a wielokrotnie przyzwyczaili nas, że te środkowe finały są bardzo mocne, no ale dali nam coś mocniejszego, także po tym fajnym początku, po chwilowym podkręcaniu napięcia i po tym momencie, gdy to powietrze zaczęło bardzo szybko uciekać i został nam taki trochę flak, no to na koniec znów mieliśmy takie nieco większe pierdyknięcie i zapowiedź czegoś mocniejszego. I ja, tak jak miałem tego już dość, tak po tym finale, pomimo że on mnie tam absolutnie nie rozłożył na kolana, ani nie rzucił na glebę, no to po tym finale mam znów ochotę oglądać dalej. A dalej, możliwość oglądania dalej będzie już niedługo, no bo serial wraca tak naprawdę z mojego punktu widzenia za tydzień. 13 lutego będzie można obejrzeć go już chyba w polskiej telewizji, w Stanach chyba 12 lutego. Ja niestety, tak jak zapowiadałem, że nadrobię komiksy i zanim usiądę do serialu, przeczytam to, co rozgrywało się w tym czasie w komiksach, no to nadal nie usiadłem. Od prawie 4 lat nie czytam komiksu z serii Żywe Trupy. Zakończyłem je na 100. zeszycie, na 17. tomie, na 102. zeszycie bodajże. I tak cały czas jestem w tym miejscu. Także nie mam pojęcia, w jakim kierunku to będzie szło, nie mam pojęcia, gdzie to pójdzie dalej, bo chociaż ten serial oczywiście idzie swoją drogą, to trzyma się jakichś tam stałych punktów, które w komiksie również się znajdowały. No może nadrobię, chciałbym nadrobić, ale ciągle mi czasu brakuje, więc nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie, ale mam nadzieję, że ta druga połowa będzie jednak połową lepszą, bo pierwsza była tylko dobra z minusem. I to z takim dość długim minusem.
No, była dostateczna. Z plusem. Nie, dostateczna. Okej, okay. I na koniec, bo dzisiaj z założenia chciałem krótko mówić. Zresztą zawsze chcę krótko, ale nigdy nie wychodzi. A dzisiaj chyba wyjdzie. Na koniec mamy jeszcze drugi sezon serialu Scream Queens. Is anybody here? Hello? You seem surprised to see us. Welcome to my hospital, where the incurable are cured. Oh my god. Everyone freaks out when they get wheeled in here. Sorry, I'm just finishing up a text. And, Sam. Scream Queens premieres September 20th on Fox. 10-odcinkowa seria. Ja przypominam, że ja bardzo chwaliłem pierwszy sezon. To jest serial bardzo charakterystyczny i bardzo nietypowy i serial, który albo się kocha, albo się go nienawidzi. Serial, od którego bardzo łatwo się odbić i ja rozumiem wszystkich, którzy się odbili. Ja w zasadzie dziwię się, że mnie się to spodobało, bo to raczej nie jest humor i rodzaj prowadzenia historii, który mnie by jakoś zwykle odpowiadał, a w tym przypadku kupiło mnie to po całości. Jestem mega fanem tego serialu, uważam, że to jest kapitalny serial. No i nowy sezon, to jest oczywiście całkowicie nowa historia, no bo w pierwszym sezonie mieliśmy zamkniętą opowieść. Mamy zupełnie nowe realia, tym razem jest to serial szpitalny. Dziekan Munch za pieniądze, które zarobiła na wydaniu książki, kupiła szpital i teraz prowadzi szpital dla nieuleczalnie chorych, przy czym to nie chodzi o śmiertelne choroby, tylko chodzi o różne deformacje, przez co ten humor jest trochę momentami niesmaczny. Nie to, żeby to było jakoś obrzydliwe, no ale mamy różne deformacje, tam osoby, nie wiem, z zanikiem mięśni twarzy, które cały czas grają z zerową mimiką. I oczywiście no to jest, one są postawione w tak zabawnych sytuacjach, bo na przykład taka osoba zostaje jedną z szanelek. No ale jest to trochę tam, trochę na granicy balansuje dobrego smaku. Mamy Czubakę, czyli kobietę zarośniętą, co mamy kolesia w różnych jakichś takich naroślach na skórze i tak dalej, i tak dalej. Wracają tak naprawdę prawie wszystkie postaci. Jedne od razu, inne trochę później, ale prawie wszyscy, którzy przeżyli pierwszy sezon, przewijają się również w drugim sezonie. Mamy właśnie na początku tę formułę na zasadzie pacjenta tygodnia i jakiegoś zgonu w każdym odcinku. Tak naprawdę tych zgonów przynajmniej w pierwszej połowie serialu jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że w pierwszym sezonie takiej śmiertelności nie było, ale to mogę już nie pamiętać początków tamtej serii. Sama historia jest oczywiście no, oparta na bardzo podobnym pomyśle i bardzo podobnym schemacie. No, mamy jakąś historię sprzed kilku dekad, gdzie była impreza w szpitalu, wszyscy się bawili, nikt nie zajmował się chorymi i jeden z chorych zmarł i został później przez lekarzy wrzucony do bagna, czy tam nawet zanim zmarł został wrzucony do bagna, bo nie chciało im się operacji przeprowadzać, bo imprezowali. W tej scenie, to czy w scenie lekarza występuje Jerry O'Connell, czyli gość, który grał w Stand By Me i w drugim Krzyku między innymi, a również główną rolę w serialu Sliders. Pojawia się znów diabeł, tylko w tym przypadku jest nowy, na zasadzie sequela zrobiony, czyli lepszy, bardziej napompowany, tym razem zielony diabeł w bardziej rozbudowanej masce i taki wszystko dwa razy większe, dwa razy mocniejsze. No i znów jest to diabeł w kilku odsłonach, znów gdzieś tam na różnych etapach tego serialu poznajemy tożsamość kolejnych morderców i dowiadujemy się, że są kolejni jeszcze mordercy. Z nowych postaci bardzo fajnie wpasował się Jacob ze Zmierzchu. Fajna rola i odnajduje się w tym serialu i jest kilka tak absurdalnych scen, jak widzimy Jamie Lee Curtis, córkę Carrie Fisher, Jacoba ze Zmierzchu i na przykład gdy oni przeprowadzają operację przeszczepu serca śpiewając 1990 Red Balloons. Wow, no po prostu oglądałem te sceny chyba, nie wiem, chyba kilkanaście razy pod rząd. Według mnie jednak ten sezon jest sezonem słabszym, ale to dlatego, że jest, wydaje mi się, że trochę bardziej stonowany humor. Znaczy ja wiem, tu mówiłem, że humor jest niesmaczny, ale chodzi o to, że pierwszy sezon był
przeokrutnie przerysowany. Tam każda wypowiedź, każda scena była jak na pompowana sterydami, jak na narkotykach. Oni mówili w tak dziwaczny sposób i w tak przerysowany sposób i te dialogi były tak absurdalne, że to się za głowę można było złapać i dlatego masa ludzi od tego serialu się odbiła. I tutaj też tak jest, a w początkowej części tego sezonu to nawet jest bardzo, bardzo mocno, ale gdzieś tam po kilku odcinkach ginie jedna dość ważna postać, która była reprezentantem takiego naprawdę najbardziej przerysowanego humoru i przerysowanego aktorstwa i przerysowanego przedstawienia postaci. I wydaje mi się, że od tego momentu ten dowcip trochę się stępił, że to trochę na innej zasadzie było prowadzone. Trochę bardziej, to jest złe słowo w przypadku tego serialu, ale trochę bardziej normalne, takie miałem wrażenie. I mi trochę brakowało w pewnym momencie tego, tych naprawdę mega, mega absurdów. Bo gdy ten bohater pojawia się w tym serialu, to dochodzi tam do kilku tak absurdalnych sytuacji, że człowiek się czuje jak właśnie jak w pierwszym sezonie, a tutaj nagle ciach i koniec. I idziemy w trochę innym kierunku, tak ja przynajmniej odniosłem wrażenie. Aczkolwiek ogólnie cały sezon bardzo na plus, bardzo mi się podobał. Niestety ten serial, ten sezon miał jeszcze mniejszą oglądalność niż sezon pierwszy, a już wtedy nie była ona jakoś szalenie zadowalająca. Także no, nie ma jeszcze żadnej decyzji chyba ani o kasacji, ani o przedłużeniu, ale no, najprawdopodobniej ten serial zakończy się na tych dwóch sezonach. Jeśli oczywiście byłby trzeci sezon, jeśli ten serial dostanie zielone światło, ja będę przeszczęśliwy, bo jest to jak dla mnie jeden naprawdę z najlepszych seriali, jakie aktualnie oglądam. Oczywiście drugi sezon przedstawiał nam znów całkowicie zamkniętą historię. To, co rozgrywało się w tym sezonie, jest zakończone, ale mamy tam pewien motyw i taką zapowiedź tego, co mogłoby być w trzeciej serii. Mamy też ostatnią scenę, taką typową dla horrorów z dawnych lat, która daje nam zapowiedź tego, że to mogłoby być kontynuowane. No i tak naprawdę to mógłby być fajny trzeci sezon, rozgrywający się w kolejnej nowej scenerii. Ja bardzo chciałbym, żeby do tego doszło, no ale zakładam i godzę się z tym, że na tych dwóch sezonach zakończymy swoją przygodę ze Scream Queens. Od siebie naprawdę bardzo polecam, przy czym powtórzę to, co już pewnie mówiłem w poprzednim odcinku. Jeśli pierwszy odcinek tego serialu wam nie podejdzie, to nie brnijcie dalej, bo to dalej się nie zmieni. Jeśli to nie zaskoczy u was przez pierwsze 42 minuty, to znaczy, że już nie zaskoczy. Zapewniam, że już nie zaskoczy. I ja doskonale sobie zdaję sprawę i rozumiem wszelkie takie bardzo krytyczne opinie o tym serialu, bo to jest po prostu taki serial. Tak jak czasami się wkurzam, jak ktoś mówi źle o czymś, co ja lubię, tak w tym przypadku absolutnie się nie wkurzam. Ja rozumiem, że tego można nie znosić po prostu i nie trawić i nie przebrnąć przez to. Ale jak już przebrniecie i jeśli to do was trafi, to zapewniam was, że czeka was na chwilę obecną 20 doskonałych odcinków rewelacyjnej zabawy. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja mam nadzieję, że bardzo szybko podsumuję jesienne seriale, bo zostało mi ich jeszcze trochę, a no już mamy, kończy się powoli mid-sezon i niedługo będzie trzeba omawiać seriale, te, które oglądaliśmy w przerwach głównych produkcji. A jednak chciałem, żeby ten cykl podcastów był cyklem bieżącym, a nie znów gdzieś tam latem zasypię mnie 30 tytułów i będę musiał sobie przypominać i omawiać je wszystkie. No, także mam nadzieję, że bardzo szybko usiądę do kolejnego podsumowania, a na dzisiaj to by było ode mnie wszystko. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one.